Agencja to jest podstawowa instytucja państwa polskiego, jeśli chodzi o obszary wiejskie. Marek Jarmowicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku stacjach radiowych i telewizji Kopernik, w studiu Plusa i Kopernika, dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Długa nazwa. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu Dyrektorowi. Dzień dobry. Gratuluję za wymówienie całej pełnej nazwy instytucji. Drugi raz spróbuję. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma 25 lat. Nie wiem, czy to już jest ten moment, kiedy Państwo zdmuchiwaliście 25 świeczek z urodzinowego tortu, czy jeszcze on nie nastąpił? Nie, jeszcze nie nastąpił, bo dopiero zaczynamy rok 2019, czyli ten rok jubileuszowy, i jesteśmy na etapie planowania poszczególnych imprez związanych z tym jubileuszem. A co się udało, a co uważa Pan, że trzeba poprawić, intensywnie nad czym trzeba pracować? Udało się bardzo wiele rzeczy. Dwie podstawowe, z których Pan jest dumny jako pracownik tej agencji. Ja sobie zawsze przypominam te początki swojej pracy, czyli 2002 rok, wdrażanie jeszcze przedakcesyjnego programu SAPART, który był czymś nowym dla wszystkich, i w tamtych czasach sytuacja była taka, że to my, pracownicy agencji, musieliśmy prosić, błagać ludzi, żeby przyszli i wzięli pieniądze, które są dla nich. Ale dzięki tym pieniądzom z SAPARD-u... A oni mówili, dobra, pieniądze, za darmo. Tak, ale to było tak, że wystarczyło, że jedna osoba ze wsi skorzystała, kupiła za te pieniądze unijny ciągnik, pozostali sąsiedzi to zobaczyli i w kolejnym roku, kiedy były kolejne nabory, to już pół wsi chciało zrobić to samo, co ten rolnik, który zaczął to wszystko. Dzięki SAPARD-owi na przykład podniósł się przemysł przetwórczy, czyli wszystkie na przykład, czy większość okręgowych spółdzielni mleczarskich, które funkcjonują do obecnej chwili, dzięki programowi SAPARD przeżyły ten trudny okres transformacji, kiedy musiały się przestawić na nową produkcję, zmodernizować swoją produkcję, i to zrobiły dzięki właśnie pieniądzom z funduszu SAPARD. To samo w przypadku gmin i powiatów. Też były pieniądze na wodociągi, na kanalizację, na oczyszczanie ścieków, na drogi powiatowe, na drogi gminne. Były pieniądze na rolnictwo na obszarach wiejskich i dla przedsiębiorców, którzy chcieli rozpocząć działalność pozarolniczą. Więc ja pamiętam te czasy pionierskie i pamiętam i widzę teraz efekty. A agencja to jest taka jednostka zaufania społecznego, jeżeli chodzi o rolników, czy też agencja to jest taka instytucja, gdzie rolnik jako pierwszy przyjdzie z jakimiś pretensjami? Agencja to jest podstawowa instytucja państwa polskiego, jeśli chodzi o obszary wiejskie, ponieważ my jesteśmy jako instytucja najbliżej rolnika. Działamy de facto jako korporacja. To nie jest zwykły urząd administracji publicznej, ponieważ my mamy strukturę organizacyjną, która jest wzorowana na korporacji. Czyli mamy centralę w Warszawie, mamy 16 oddziałów regionalnych i w każdym powiecie mamy Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie znam drugiego takiego urzędu, który ma tak rozwiniętą strukturę organizacyjną i jest tak blisko polskiego rolnika i polskich obszarów wiejskich. Dlatego to jest nasza mocna strona, że jesteśmy najbliżej rolnika, i jeżeli rolnik myśli o funduszach unijnych, to myśli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo wie, że to jemu się kojarzy z przypływem gotówki i z pieniędzmi, które są na rozwój jego, jak i obszarów wiejskich. A jeżeli chodzi o przyszłość agencji, no bo powiedzieliśmy trochę o początkach, trochę o tym momencie przejściowym, bardzo istotnym dla agencji, kiedy pojawiły się unijne miliony, a rok 2021, on jest takim trochę znakiem zapytania dla Was jako dla agencji, no bo te pieniądze też się zmienią. Zmienią się. Znaczy, rok 2021 jest znakiem zapytania dla wszystkich. To jest moje prywatne zdanie. Jeśli chodzi o fundusze unijne na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, to jeżeli ktoś myśli, że Unia Europejska może trwać dalej bez tych funduszy, to jest w błędzie. Jeżeli nie będzie funduszy unijnych w całej Europie, to Unia Europejska straci podstawy swojego funkcjonowania. W związku z tym, jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich i pieniądze na tą sferę, to jestem spokojny, bo to jest jeden z filarów, na którym powstała Unia, czyli zabezpieczenie przyszłości mieszkańców, obywateli Unii Europejskiej pod względem wyżywienia, produkcji żywności, bezpieczeństwa tej żywności. To jest elementarna potrzeba każdego człowieka, od której najpierw trzeba zacząć, żeby ją zabezpieczyć, a dopiero później można myśleć o zabezpieczeniu innych potrzeb życiowych.
kluczowych człowieka. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie, był Państwa i moim gościem. Marek Jermowicz, dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu redaktorowi. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.